Kaguya jest to najpotężniejsza istota, którą zobaczyliśmy dotychczas w anime, więc zapraszam Was na 10 ciekawostek o tej postaci. Jej imię oraz tytuł są odniesieniem do księżniczki Kaguyi, jednej z najstarszych legend udokumentowanych pisemnie. Otsutsuki oznacza wielkie drzewo bambusowe. Jej rogi przypominają uszy królika. Symbolizują one połączenie z księżycem poprzez przywołanie księżycowego królika, który jest znany w azjatyckim folklorze jako królik żyjący na księżycu. Urodziła się 15 sierpnia, z racji, że jest nieśmiertelna, nie znamy jej dokładnego wieku. Posiadała i Byakugana, i Rinę Sharingana. Potrafi również używać wielu technik, które są klasyfikowane jako Kekkei Mora. Jest jedną z niewielu postaci, które potrafią używać wszystkich 8 typów natury, a na pewno pierwszą na Ziemi. Pierwszy raz, gdy została zapieczętowana, walczyła aż 3 miesiące z Hagoromo i Hamurą, jednak mimo tego i tak przeżyła. Potrafiła wymazać cały wymiar wraz ze wszystkimi planetami i całą zawartością. Miała zdolność łączenia się z naturą. Jest to spowodowane tym, że była pierwszą osobą, która posiadała czakrę. Wszystkie ruchy oparte na czakrze były dla niej nieskuteczne. Ninjutsu i genjutsu nie działa, tylko taijutsu może ją uszkodzić. Mimo to jest nieśmiertelna i potrafiła się regenerować w ciągu chwili, więc zapieczętowanie jej było tak naprawdę jedyną opcją. To już by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, kogo byście chcieli w kolejnych ciekawostkach, a postaram się zrobić po maratonie. Trzymajcie się, na razie, cześć!